To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy! To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Dzień dobry, ja się nazywam Joanna Cieślak-Uspalska. Razem ze mną i z Wami dzisiaj gość, profesor doktor habilitowany Stanisław Flejterski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Zanim zaczniemy naszą dzisiejszą rozmowę, proszę pozwolić kilka zdań wstępu, które przedstawią pana sylwetkę, pana dorobek. Przez wiele lat pan profesor był związany z Uniwersytetem Szczecińskim, obecnie jest wykładowcą, profesorem zwyczajnym na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie, w Wyższej Szkole Bankowej oraz w Poznaniu. Od stycznia 2020 roku jest także pełnomocnikiem rektora WSB do spraw nauki na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie. Wcześniej był menadżerem w trzech bankach komercyjnych oraz prodziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego do spraw nauki. Promotor wielu prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, autor wielu książek i artykułów z zakresu ekonomii, metodologii, finansów i bankowości. Członek redakcji i rad naukowych kilku czasopism, ponadto członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Pan profesor odbył staże i pobyty studialne w Szwajcarii, Holandii, w Niemczech, we Włoszech i w USA, a także wykłady gościnne wygłosił w Niemczech, we Włoszech, w Meksyku i Turcji. Laureat licznych nagród, odznaczeń i wyróżnień, a do swoich ulubionych sentencji zalicza między innymi: wszystko można zrobić lepiej oraz teoria bez praktyki jest jałowa, praktyka bez teorii ślepa. Bardzo mi się podoba ta ostatnia sentencja. Mnie też, od zawsze. Panie profesorze, doświadczenie ma pan olbrzymie, ale też temat, o którym dzisiaj będziemy mówili, jest niełatwy. A przecież finanse dotyczą każdego z nas. Postawił pan tezę, gdy przygotowywaliśmy się do nagrania tej rozmowy, że finanse są najważniejsze, najciekawsze i najtrudniejsze. I jednocześnie przypominają się mi się w tym momencie moi wykładowcy, moi nauczyciele, i każdy z nich uważał, że to jego dziedzina jest najważniejsza. I stąd to chyba dosyć kontrowersyjna opinia, prawda? Że finanse są najważniejsze, najciekawsze, najtrudniejsze. Byłbym zaskoczony i zdziwiony, gdyby reprezentanci innych dziedzin, innych dyscyplin, czyli badacze, dydaktycy, byli odmiennego zdania. Każdy powinien mówić o tym dokładnie tak samo. Więc ja oczywiście prowokuję, to na pewno jest pewien skrót myślowy, nadużycie semantyczne, metafora, hiperbola czy prowokacja. Jest to prowokacja, tak, ale zgódźmy się co do tego, że finanse są, może bez tego przedrostka naj, ale są bardzo ważne, bardzo ciekawe i bardzo trudne. Co do tego jestem przekonany, bo ta dyscyplina czy subdyscyplina zajmuje się pieniędzmi. Tu chodzi o pieniądze, o zasoby i strumienie pieniężne, a mówimy od zawsze, nie wiadomo czy słusznie, pieniądz rządzi światem. Więc wydaje się, że wagi tego przedmiotu nie sposób przecenić. Ja mam parę argumentów, tak sobie myślę o tym co jakiś czas, zajmując się finansami od początku lat 90. co najmniej. Mianowicie, że rację miał chyba młody gentleman, absolwent jednego z warszawskich liceów. Ja tę wypowiedź przeczytałem jakiś czas temu w jednym z najbardziej popularnych polskich tygodników i przyznam, że zostało mi to w pamięci, ponieważ sam nie potrafiłem tego tak ładnie powiedzieć, a to powiedział 19-latek. Ekonomia i finanse nie są nudne. Przeciwnie, są porywające. Ekonomista może uratować więcej ludzi niż lekarz. Może sprawić realne dobro. Ludzie nie umierają z głodu, przez klimat czy z podobnych przyczyn, lecz poprzez nieumiejętne zarządzanie ekonomiczne krajem. Nie wiem, czy to była jego wypowiedź na maturze, ale to bardzo ciekawe. I to myślę świadczy o tym, że nawet już młodzi ludzie potrafią tak ładnie powiedzieć na temat ekonomii i finansów. Gdy chodzi o finanse, udowadniając ich rangę, ich znaczenie, to można i też odwołać się do tego, że kiedyś, naście lat temu, w takim amerykańskim podręczniku była taka myśl: finanse, cóż to finanse? Wszystko już właściwie, co ważne, powiedziano. Co nowego tu jeszcze można powiedzieć? Wszystko jest już w podręcznikach.
A jednak to nieprawda, bo przecież przyszedł kryzys 2007-2009, a ostatnio 2020-2021, a może i 2022. I myślę, że wiele się dzieje, wiele nowego zdarzyło się w ekonomii, w finansach. My żyjemy w dziwnych czasach, albo może zwyczajnych, albo nam się wydaje. Czasy szczególnych wyzwań, radykalna niepewność, czarne łabędzie, szare nosorożce, turbulencje klimatyczno-pogodowe, turbulencje w polityce, świat jest kruchy, niebezpieczny, brak równowagi, chaos, podwyższone ryzyko. No i oczywiście epidemia, czy pandemia, może kolejne niestety, katastrofy naturalne i tak dalej, i tak dalej. Najkrócej mówiąc, wydaje mi się, że tę tezę, tę moją prowokację potrafimy udowodnić, że finanse są bardzo ważne, bardzo ciekawe, bardzo trudne. Oczywiście nikt nie ma monopolu na mądrość, ja na pewno go nie mam. Nikt nie ma monopolu na definitywne rozstrzygnięcia i wszystko jest bardziej skomplikowane niż myśli większość ludzi. I myślę w tym sensie, że najważniejsza jest ludzka myśl. Ja się cieszę, że być może naszej rozmowy wysłuchają młodzi ludzie, tacy właśnie na przełomie XIX, XX, XXI roku, bo to ma sens. Ja myślę, że w skrócie to próbowałem pani udowodnić, że trochę racji mam. A proszę powiedzieć, bo mówi pan o tym, że ta rozmowa będzie ważna dla osób gdzieś w okolicach XIX czy XX roku życia, pewnie starszych też, ale czy to nie jest tak, że tych, skoro finanse są tak ważne, są tak istotne i obecne w życiu każdego z nas, że tych podstaw powinniśmy się uczyć już dużo, dużo wcześniej. A chyba nie do końca tak jest w naszych szkołach. Tak, to jest pewien nasz deficyt. Myślę, że to powinno być, no jeśli nie od przedszkola, to na pewno w szkole podstawowej, średniej. Tam są pewne akcenty, pewne próby. Obserwujemy to z sympatią. Ja cieszę się do wszystkiego, co jest pozytywne, co zmienia naszą rzeczywistość. Tam pewne fragmenty są, być może powinno być ich więcej, może powinny zwłaszcza być bardziej atrakcyjne, takie dopasowane do specyfiki, do uwarunkowań związanych z wiekiem, ze zmianą. A gdybyśmy mieli określić, gdyby mógł Pan określić, czym zajmują się współczesne finanse? Ja myślę, że najkrócej można tak powiedzieć, w uproszczeniu pewnym. Finanse są tym, czym zajmują się finansiści. Jest to jedna taka z ciekawszych, sympatycznych definicji w podręczniku amerykańskim. Ja sporo tych podręczników przeczytałem w paru językach i zawsze mi się to podoba. Jeśli tym się zajmują finansiści, to są właśnie finanse. Pytanie jest pierwsze i banalne. Może rzeczywiście nie warto tego gmatwać za mocno. Kluczowe pytanie jest takie, zawsze, skąd wziąć pieniądze i na co je przeznaczyć? Czyli właściwie to jest taka odpowiedź, pytanie jest łatwo postawić, trudniej na to odpowiedzieć, skąd pieniądze i na co przeznaczyć? I stąd używa się mnóstwa kategorii i młodzi ludzie znają te kategorie w większości. Ja patrzę też na moich studentów na pierwszym roku choćby, gdy studiują podstawy finansów. Przecież używamy na co dzień takich pojęć, parę razy dziennie albo jeszcze częściej. Pieniądz, kapitał, no czasem stopa procentowa, to już bardziej wyrafinowane, pozyskiwanie i pomnażanie kapitału, decyzja finansowa, kupić to czy kupić tamto, wybór ekonomiczny, bogactwo, ubóstwo, nierówność, systemy finansowe, kredyt, pożyczka, bilans, budżet, dług, deficyt, nadwyżka, płynność, instytucja finansowa, zarządzanie ryzykiem, kryzys finansowy, konflikt i kilkaset innych, które znajdziemy w leksykonach ekonomicznych czy finansowych. Także ja, proszę pozwolić, nie podam mojej definicji ulubionej. Sam ją wymyśliłem w podręczniku Metodologia Finansów w roku 2007, dawno temu. Ona jest może za bardzo zagmatwana, zresztą ja odradzam uczenie się definicji. Jest to nauka i tak dalej, i tak dalej. Czym się zajmuje? Zostawmy to jednak. Natomiast może ciekawsze jest, dlaczego my namawiamy siebie i bliźnich do uczenia się finansów, do studiowania finansów. O co właściwie chodzi? I ja bym powiedział tak, że jest parę argumentów fundamentalnych. Po pierwsze, warto studiować finanse od młodych lat, już w domu rodzinnym,
Chodzi o umiejętność zarządzania własnymi finansami. Jak mówiąc inaczej, kolokwialnie, ogarnąć własne finanse. To po pierwsze, po to studiujemy finanse. Po drugie, również ważny argument, żeby wziąć albo brać czynny udział w życiu świata biznesu. Niektórzy z nas bywali, są, będą, zamierzają być przedsiębiorcami. Wielu z nas jest, bywa menedżerami, zarządza firmami, może swoimi albo czyimiś. Czy czynny udział w życiu świata biznesu? Bez finansów tego się nie uda zrobić. Dalej, wielu młodych ludzi marzy o tym, żeby znaleźć interesującą i dobrze wynagradzaną pracę. Bez finansów, bez znajomości reguł gry tego się chyba nie zrobi. Także chodzi dalej o bycie dobrze poinformowanym, czyli taki powód ogólnointelektualny. Lubię wiedzieć. No i jeszcze jest taki powód, żeby nie wpaść w pułapkę Alzheimera, rozwijać własny umysł. Finanse przecież to nauka zdrowego rozsądku. Finanse naprawdę, im dłużej się tym zajmuję, to jestem o tym przekonany, to nauka zdrowego rozsądku. Także my mamy tutaj wiele powodów i wiele ról do wykonania. My dydaktycy, my badacze. Podsumowując odpowiedź na to pytanie, bardzo ciekawe Pani pytanie, to chciałbym powiedzieć tak, że my tu mamy meta, mega, makro, mezo, mikrofinanse, nie komplikując tego zanadto, ale my te rzeczy usiłujemy opisywać. To jest bardzo trudne, bo świat jest jeden, ale patrzymy nań przez różne okna. Opisać nie jest wcale tak łatwo. Chcemy zmierzyć, chcemy porównać, chcemy ocenić, czyli wartościować, chcemy objaśniać, to najważniejsze, znaleźć związki przyczynowo-skutkowe, chcemy stworzyć prognozy i chcemy także formułować propozycje i także sygnały wczesnego ostrzegania, czyli tych ról, jakie mają dydaktycy, nauczyciele, akademicy, nauczyciele w szkołach średnich czy nawet podstawowych, jest naprawdę sporo. No właśnie, a porozmawiajmy o czymś, co już Pan chyba tak zasygnalizował troszeczkę wcześniej, czyli o subdyscyplinach. Czy w ramach finansów wyróżniamy subdyscypliny? Czym one się zajmują? Tak jednym tchem, gdyby na to odpowiedzieć, to pamiętajmy, że finanse są tą nauką, o ile ekonomia ma prawie 300 lat jako nauka od Adama Smitha, to finanse mają krótszą nieco historię od końca XIX wieku. Więc w tym czasie zdążyły oczywiście wykreować wiele subdyscyplin, pewnych nurtów badawczych. I jak oglądamy podręczniki po angielsku, po niemiecku, prawdopodobnie też po mandaryjsku, po arabsku i tak dalej, to tam znajdziemy takie klasyczne, uznane nurty, subdyscypliny finansów. Więc są to finanse globalne i międzynarodowe, od najwyższego C zaczynając, od góry. Globalne i międzynarodowe. To jest zastanawianie się, jak przebiegają transakcje między krajami, jakie są kursy walutowe, jakie są rozliczenia. Dalej, kolejna to finanse publiczne, bardzo ważna w każdym kraju. To są finanse rządowe, rządu centralnego, to są finanse regionalne i lokalne, czyli finanse jednostek samorządowych, zawsze bardzo ważne, finanse wielkich miast, finanse małych gmin, więc mówimy to o budżecie i podatkach. Trzecia, moja ulubiona, tym się zajmowałem przez lata całe i do tej pory, dlatego że jako były wieloletni praktyk, bankowość, finanse banków centralnych, banków komercyjnych, banków spółdzielczych. Dalej, po czwarte, na pewno rynki finansowe, a więc fantastyczna, fascynująca problematyka banków inwestycyjnych, a zwłaszcza giełdy papierów wartościowych, akcje, obligacje, inne instrumenty finansowe. Finanse ubezpieczeń gospodarczych, życiowych, majątkowych, arcyważna subdyscyplina, finanse przedsiębiorstw, finanse korporacji, tych wielkich firm, które rządzą światem, a także finanse mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. I niektórzy mówią, że może najważniejsze to są finanse gospodarstw domowych. Finanse gospodarstw domowych, a więc finanse każdego z nas. Pani, każdego z naszych słuchaczy, moje. To są rzeczy fundamentalne. Czyli te siedem to są klasyczne, ale
Oczywiście traktujmy to umownie. Te granice między tymi subdyscyplinami są płynne. To są wszystko naczynia połączone. To nie są subdyscypliny autonomiczne. Zmiana na poziomie na przykład globalnym sprawia, że zmieniają się finanse publiczne danego kraju, czy nawet finanse gospodarstw domowych. Finanse są naczyniami połączonymi. I tutaj dla pełni obrazu jeszcze jedna może uwaga, taka, którą mógłbym rozwijać to wiele, wiele minut, ale obserwuję zmiany w finansach. Ja z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy to jest naprawdę fascynująca dziedzina. I tu mamy wiele przykładów nowych subdyscyplin, które są in statu nascendi. One się naprawdę rozwijają, powstają na naszych oczach, zwłaszcza po tych kryzysach wymienionych, a także ten kryzys 2020-2021 też sprawił, że pewne procesy przyspieszyły. Mamy zatem na przykład, ja tylko kilka przykładów, ekofinanse, tak zwane zielone finanse, one nabrały wielkiego znaczenia, green finance. Mamy finanse sfery nieformalnej. Ogromną część zasobów i strumieni stanowią tak zwane szare, czarne czy mafijne finanse. To można szacować, czy to jest 5%, czy 25% nawet. Zależy od kraju. I nie mówię tylko o krajach typu, ja wiem, Kolumbia czy inne, gdzie są narkotyki, ale mówimy o rajach podatkowych przecież i tak dalej, i tak dalej. To są te nowe nurty. To jest bardzo trudne do badania, ale przecież to trzeba robić. Są e-finanse, czy e-finance, finanse elektroniczne. No wszystko jest dzisiaj elektroniczne. Dalej finanse nieruchomości, finanse inwestycji infrastrukturalnych, mikrofinanse, ekonofizyka, tak zwane finanse ilościowe, finanse NGO-sów, finanse instytucji pozarządowych, partii politycznych, związków wyznaniowych czy kościołów. Bardzo ciekawa, to jest zresztą przedmiot zainteresowania moich licencjatów, moich magistrantów, finanse behawioralne, tam gdzie chodzi o psychologię. Są finanse intertemporalne, tam gdzie chodzi o kredyty hipoteczne, długoterminowe, o emerytury. Finanse niekonwencjonalne, tak zwane islamskie, finanse porównawcze, tak zwana komparatystyka finansów i tak dalej, o tym mógłbym opowiadać wiele kwadransów. Tak jak wspominałam na początku, ma Pan olbrzymie doświadczenie, jeśli chodzi o pracę ze studentami i zastanawiam się, czy widać w poszczególnych latach czy pięcioleciach pewne zainteresowania konkretnymi dziedzinami czy też konkretnymi subdyscyplinami. Teraz mówił Pan, że licencjaci są zainteresowani finansami kościelnymi, ale czy było tak, że na przestrzeni tych lat te zainteresowania się zmieniały, że były skoncentrowane na czymś innym? Na innej subdyscyplinie. Tak, mam, że tak powiem, dystans i skalę porównawczą. Zajmuję się tym sporo lat i obserwuję z zainteresowaniem zmianę tych profili, jakie tematy choćby esejów, referatów, prezentacji czy prac licencjackich czy magisterskich brają moi słuchacze, moi partnerzy. Tak, myślę, że one są coraz bardziej praktyczne. Ludzie oczekują, jeśli chodzi o finanse, odpowiedzi praktycznych. Co byś zrobił? Gdzie byś oszczędzał? Czy w ogóle byś oszczędzał? Gdzie byś inwestował? Gdzie byś zaciągnął kredyt? Gdzie byś się ubezpieczył? Czy oczekują odpowiedzi realnych? Bo przecież finanse mają swoją teorię, ale dotyczą spraw, które są ważne w naszym życiu bieżącym. Ostatecznie pieniądze były, są i będą ważne, może nie najważniejsze, ale przecież trzeba by je bardzo szanować, docenić. Także ta ewolucja ma miejsce, ale to jest, bym powiedział, coraz bardziej utylitarne. Co mnie zresztą cieszy, bo finanse trzeba by tak traktować. Ostatecznie mówimy o tym, że trzeba by mieć szacunek do pieniądza. Szacunek do pieniądza, którego zawsze jest za mało. Może Elon Musk albo inni wielcy, bilionerzy czy miliarderzy mają ich, czy Bill Gates mają ich dużo, bardzo dużo, dzielą się w związku z tym. A propos, finanse filantropijne, finanse charytatywne, też taka subdyscyplina występuje, też część autorów na ten temat pisze, jeśli mówimy o ubóstwie i bogactwie. Mm-hmm. Tych subdyscyplin jest mnóstwo, one też pojawiają się, tak jak Pan mówi, razem z naszym rozwojem. To tak chciałabym zaznaczyć to, że
finanse nie są czymś, co jest statyczne, tylko czymś, co jest zmienne. W związku z tym na pewno pewnego rodzaju nowinki, czy ciekawostki, czy nowe rozwiązania pojawiają się. Czy mógłby Pan teraz może zaskoczyć słuchaczy naszego podcastu jakąś ciekawostką albo najnowszym trendem? Ja ostatnio, mimo że uprawiam dydaktykę sporo lat, odbyłem takie szkolenie i tam dowiedziałem się, lepiej późno niż wcale, że trzeba by podczas wykładu co 12 minut, podobno wynika to z badań amerykańskich, mianowicie co 12 minut czymś zaskoczyć. No właśnie, ja myślę tak, że na gruncie finansów mamy całą serię zaskoczeń, czym się właściwie powinniśmy zajmować. I tu jest cała seria takich kategorii nowych, które wchodzą w rachubę. Ja przede wszystkim, zanim o tym wspomnę, jeszcze chwila odnośnie do kontekstu, otoczenia. My mówimy, że finanse, zresztą nie tylko finanse, potrzebują holistycznego spojrzenia, interdyscyplinarnego. Finanse, czy mówimy o tym, żeby nie były nudne, powinny być właśnie takie osadzone w kontekście. To wielu, wielu autorów mówiło, Friedrich August von Hayek i inni. Ja tylko jednym tchem przytoczę, co mi zawsze towarzyszy w tych publikacjach, również zajmowałem się tym, że zajmując się finansami, ja powinienem dotrzeć, nawiązać do filozofii, metodologii nauk, do socjologii, psychologii, neuronauk bardzo ciekawych, bardzo ważnych, demografii, historii, geografii, także klimatologii, klimat się zmienia, do prawa, do etyki, do stosunków międzynarodowych, do politologii, do nauk o zarządzaniu oczywiście, do matematyki. Nie ma finansów bez matematyki. Oczywiście do ekonomii, polityki ekonomicznej, a także niektórzy nawet sugerują do antropologii, kulturoznawstwa, do pedagogiki, edukacji i tak dalej. Ale o tych ciekawostkach i nowych trendach. Na pewno takim trendem już moi studenci w Szczecinie tym się zajmują, z własnej inicjatywy wybrali te tematy. Kryptowaluty, Bitcoin. Więc to rodzi zainteresowanie, ludzie tym się pasjonują. Bo to jest, albo to jest mega odkrycie, albo to jest nowe złoto, albo to jest przekręt stulecia. Niektórzy tak stawiają problem, tak skrajnie. A być może to ani to, ani to. Być może to jest jakiś pomysł, który ma swoje zalety, być może też związany z ogromnym ryzykiem. Trzeba by to próbować rozszyfrować. To jeden z przykładów. Dalej. Pandemia, a odporność. Odporność w finansach. Bardzo ciekawe pojęcie, nowa kategoria. Też warto by się tym zajmować. Czy pandemia sprawiła, że staramy się być bardziej odporni? My, jako ludzie, chcąc się uodpornić, ale przecież odporność jest kategorią szerszą. Odporność miasta, odporność regionu, odporność państwa na zawirowania, odporność powiedzmy budynku na trzęsienia ziemi, odporność w medycynie, odporność w budownictwie, odporność w fizyce i tak dalej. Taka bardzo ciekawa dziedzina. Albo finanse senioralne. Ostatnio zauważyłem, że część moich studentów, tak z drugiego, trzeciego roku, wybiera tematy związane z emeryturami, z systemami ubezpieczeń społecznych. To znaczy, że mając swoje 20 parę lat, no, interesują się tym, jak to będzie za ileś lat, za kilkadziesiąt lat, gdy oni będą seniorami. Finanse senioralne to też znak czasu. Dużą uwagę przywiązują też ludzie do rajów podatkowych. Być może niektórzy chcieliby tam się kiedyś znaleźć, w takich rajach podatkowych, ale niektórzy dlatego, że mówią, no tak, jeśli niektórzy uciekają do rajów podatkowych, to znaczy te podatki nie są płacone w danym kraju, no i wtedy ubywa pieniędzy w danym kraju. Dalej finanse związane, no cała kategoria pojęć, ja tu długo mogę opowiadać, finanse dlatego, bo inflacja, która nas zaskakuje, zaskoczyła nas, pierwszy raz od 20 lat jest ona największa
i to jest niebezpieczne. Na razie ona jest w okolicach niespełna 7%, ale oby nie była wyższa. Interesują się ludzie długiem publicznym. Przecież on wzrósł w związku z pandemią. Kursami walutowymi, jakie one są, jakie będą, jak się one przekładają na nasze życie. Także to jest cała seria różnych ciekawych pojęć, ciekawostek, trendów, które są ważne. Ja mam jeszcze w tej sprawie jedną rzecz. Lubię czytać również, no tak jak dużo się można dowiedzieć od raperów na przykład, o dziwo, nie tylko z uczonych książek, ale czytam różne blogi. Nie dość, że jestem na Facebooku od 10 lat chyba i co jakiś czas czegoś się dowiaduję nowego, również od moich studentów i moich absolwentów, to znalazłem taki blog, nie będę go reklamować, ale on ma taką nazwę, taki tytuł Życie jest piękne. No oby tak było. Życie jest piękne. I autor tam kusi się o taką odpowiedź. Rzeczy, które musisz znaleźć na studiach. I on pisze między innymi tak. Poznawaj ludzi, podróżuj, no, pod warunkiem, że da się podróżować. Zdobywaj doświadczenie, rób szalone rzeczy, dbaj o siebie i jeszcze jedna rada, naucz się ogarniać swoje finanse. I on to rozszyfrowuje, bardzo to jest ciekawe. W dzisiejszych czasach ogarnianie swoich finansów, myślenie o przyszłości jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że to jest rzeczy, które są ważne. Jedna z najważniejszych. Wspomniał pan o tym, że jest pan w mediach społecznościowych. Wiele się pan uczy także od swoich studentów. Jestem ciekawa, kim są osoby, które teraz wybierają finanse? Co ich motywuje? Dlaczego wybierają akurat ten kierunek studiów? Ja myślę, że oczekiwania studentów, tych, co wybierają jakikolwiek kierunek, ale ja patrzę na to z perspektywy tego mojego kierunku ulubionego, chociaż mam zajęcia na kilku kierunkach, ale ci, co studiują finanse i rachunkowość, oczekują, że będą w stanie pogłębić, powiększyć swoją wiedzę praktyczną, to akcentuję, na tematy związane ze strumieniami, z zasobami finansowymi, bo oni chcą albo założyć firmy, albo chcą być menedżerami finansowymi, albo chcą zgłębić tajemnice tych finansów, które kiedyś były finansami 1.0, potem 2.0, 3.0, teraz mówi się już o finansach 4.0. Czyli chcą się nauczyć tego, co ich czeka. Chcą być pożyteczni i mają nadzieję, i to często tak się dzieje właśnie, że oni mają szansę pogłębić wiedzę, ale też dodać nowe algorytmy, nowe moduły do tego, co już jest takie oczywiste jakby. Mianowicie to jednak finanse to cała seria, cały arsenał rozmaitych instrumentów finansowych, rozmaitych instytucji finansowych, czynników, które oddziałują na decyzje finansowe. Ja podzielam opinię, tu się powołam, to mam zawsze w pamięci, jako że jestem zwolennikiem nauki i pasjonatem nauki, co tu dużo mówić. Odwołam się do starego, starożytnego Sokratesa. Istnieje tylko jedno dobro, wiedza, tylko jedno zło, ignorancja. Czyli chciałbym namawiać młodych ludzi, również tych, co studiują finanse i rachunkowość, i to czynię w granicach możliwości, żeby próbować powiększyć nasz poziom wiedzy albo pomniejszyć nasz poziom ignorancji. My wszyscy czegoś się uczymy. I pół żartem, pół serio powiem tak, że podobają mi się takie stare anegdotki z brodą, takie trochę w stylu sucharów. Jak rozmawia dwóch profesorów finansów i mówi jeden do drugiego: wiesz, miałem dzisiaj wykład z finansów, no i co? Ja już powoli zacząłem to rozumieć, ale moi studenci jeszcze nie. To jedna. A druga, dwaj profesorowie stoją przed taką tablicą ze skomplikowanym wykresem, z jakimiś wzorami i mówi jeden do drugiego tak: wiesz, nie rozumiem tego. Spokojnie, mogę ci to wytłumaczyć. Wytłumaczyć studentom to ja też potrafię. I to jest ciekawostka chyba dość ważna. Ja się łapię na tym czasem, mimo że się tym zajmuję,
profesjonalnie, że pewnych rzeczy nie rozumiem. Albo rozumiem je tak powierzchownie. Próbuję je zgłębić. Wielu ludzi się do tego przyznaje. To nie jest taka tylko poza, że wiem, nie wszystko rozumiem, ale myślę sobie, że czasy są tak ciekawe, tak zmienne. I pamiętajmy o tych finansach 4.0. My się uczymy nie po to, żeby być aktywnym w roku 2021 czy 2022, ale moi studenci, moje studentki, moje studenci no, inwestują w wiedzę po to, żeby być aktywnymi w roku 2025, 30, 35, 40 i tak dalej. I być może ta przyszłość finansów będzie też, i to jest myślę dobra puenta, mianowicie będzie to polegać na tym, że w takim banku, jak kiedyś pracowałem w banku, to tam było 200 i kilkadziesiąt osób, potem było 70 osób w innym banku, a w kolejnym banku, jakim pracowałem, w tym oddziale było 5 osób. A niektórzy wróżą, że za parę lat w banku, w przedsiębiorstwie będzie dwóch zatrudnionych. Jeden człowiek i jeden pies. Po co pies? Pies będzie pilnował człowieka, aby niczego nie dotykał, niczego nie popsuł. Być może to jest czas właśnie IT, czas sztucznej inteligencji, automatyzacji, robotyzacji. Dzisiaj mówimy też już o bankach, przecież nie o bankach mówimy, a właściwie o banktechach. To są banki technologiczne. Także to wszystko tak się gwałtownie zmienia, robi to wrażenie. Z jednej strony możemy powiedzieć, świat się chwieje, jesteśmy pesymistami, ale ja ciągle nie straciłem wiary w przyszłość, ilekolwiek mam jeszcze lat, to ciągle liczę na to, że świat jednak znajdzie sobie drogi, że nie jesteśmy na bezdrożu, tylko na rozdrożu, także w świecie ekonomii i finansów. Dużo dobrego też się dzieje i warto tutaj pamiętać o tym sławnym przesłaniu franciszkańskim, papieża Franciszka. Podobno on ma to napisane na swoich drzwiach, kazał to do swojego, na swoim gabinecie umieścić. Vietato lamentarsi, nie narzekać, po pierwsze nie narzekać, narzekanie zabronione. I ta puenta, to motto jest mi bardzo bliskie. Nie warto narzekać, warto inwestować, warto studiować, pogłębiać swoją wiedzę, bo to zawsze miało, ma i będzie mieć sens. Panie profesorze, załóżmy, że nasi słuchacze, którzy wysłuchali rozmowy z panem, są zainteresowani, zaciekawieni tym tematem i chcieliby faktycznie rozpocząć teraz studia na kierunku związanym z finansami. Czego mogą oczekiwać? Czego mogą oczekiwać studenci studiujący finanse? Jedno to zestaw przedmiotów, jakie są na roku pierwszym, drugim, trzecim, czyli na studiach licencjackich, a potem ewentualnie przez kolejne dwa lata na studiach magisterskich, przedmiotów ogólnych i przedmiotów bardzo szczegółowych. W części mają wybór, mogą dopasować to do swoich zainteresowań, mogą też wybrać potem przecież seminarium, mogą wybrać tematy swoich esejów, swoich prezentacji, jeśli chodzi o zajęcia, a także mają wpływ na metodykę, na formy, w jakich te zajęcia są prowadzone. No tutaj jest dzisiaj specyficzny czas, wiadomo, część zajęć to są zajęcia zdalne, choćby wykłady, ale są laboratoria. Oczywiście wszystko się odbywa w salach komputerowych. Mamy tutaj programy rozmaite, mamy aplikacje. To się gwałtownie zmieniło od czasów, kiedy ja studiowałem, kiedy była ta czarna tablica i kreda i wyłącznie książki, biblioteka. No dzisiaj mamy oczywiście biblioteki też, ale mamy do dyspozycji cały wachlarz możliwości, rozmaite programy, aplikacje. No my się wszyscy tego dynamicznie uczymy. Myślę, że zresztą paradoksalnie, że pandemia sprawiła, że ma miejsce ogromny postęp w dziedzinie nauczania. To jest to e-learning i tak dalej. To wszystko ma znaczenie. Ja myślę, że studenci, decydując się na ten wybór, nie stracą. Obserwuję, że moi studenci ogromnej większości kończą studia. Część osób po drodze rezygnuje z różnych powodów, ale to jest 5,
czy może najwyżej 10%, nie daje rady być może też z powodów rodzinnych czy zawodowych, bo mam dużo studentów niestacjonarnych, którzy pięknie łączą pracę zawodową ze studiami. Zresztą bardzo lubię takich studentów, bo oni nie tylko dysponują wiedzą taką nabywaną, ale mają już wiedzę praktyczną. Zresztą sam się dzięki temu uczę, choćby z prac licencjackich czy magisterskich też się można sporo nauczyć, zwłaszcza gdy one są pisane przez osoby związane z praktyką. Myślę sobie, że to nie jest kwestia, żebym ja namówił, natomiast przekonuję, że dobrym sposobem jest też rozmowa z osobami, które już studiują finanse. I ja nie spotykam ludzi, którzy narzekaliby, zwłaszcza, że mam też studentów zagranicznych, studentów często z Polski, Polaków, którzy choćby z Berlina, z Niemiec w ogóle, którzy u nas studiują, a więc także oczywiście obywatele Ukrainy, Białorusi, też bardzo ciekawi świata. W ogóle dla mnie dydaktyka jest pewną pasją od lat i tego wyboru, jakiego dokonałem lata temu, nie żałuję. Myślę, że uprawiając to właśnie w taki sposób, no, cieszę się tym, że właśnie dane mi jest takie zajęcia prowadzić i tym próbować zainteresować moich słuchaczy. Panie profesorze, już na podsumowanie naszej rozmowy, jaką jedną, tym razem tylko jedną, radę miałby pan dla naszych słuchaczy, takich, którzy być może jeszcze nie zaczęli swojej kariery na studiach, może się zastanawiają nad wyborem, albo takich, którzy już studiują, ale myślą też o swojej przyszłości. Jedna rada. Wiem, to trudne pytanie. Bardzo trudne. Zaskoczyła mnie pani, nie jestem przygotowany do odpowiedzi. Tak, ale tak bywa, tak bywa. Ja też czasem podczas wykładu zaskakuję. Ja myślę tak, że próbuj robić to, co lubisz. Próbuj robić to, co lubisz i rób to jak najlepiej. Jeśli zacząłeś o tym myśleć, to spróbuj pójść tą drogą. Być może to coś da. Jeśli będziesz się bardzo starać, to masz szansę odnieść sukces, bo wielu przed tobą już to zrobiło. Ja z ciekawością obserwuję kariery, to jest może najciekawsze, moich byłych studentów, absolwentów i autentycznie cieszę się, jak oni dają o sobie znać po jakimś czasie, że ach, pan mi o tym opowiadał. Ja na przykład mam czyste sumienie w co najmniej jednej sprawie. Zawsze mówiłem studentom, zaciągaj kredyt w walucie, w której zarabiasz. I podobno żaden z moich studentów nie zaciągnął kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich. Tak mi ostatnio ktoś, jeden i druga osoba i trzecia przypominała. Może to jest jakaś rada. Warto przekładać naszą teorię na rady praktyczne. Panie profesorze, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że była inspirująca dla wielu naszych słuchaczy. Słuchacze zresztą zachęcamy do tego, żeby zostawiali komentarze pod rozmową i być może jeszcze dopytywali. To może będzie okazja, abyśmy spotkali się jeszcze raz i jeszcze porozmawiali o finansach, bo tak jak pan mówił, temat jest olbrzymi i tych wątków moglibyśmy poruszyć jeszcze wiele, wiele i wiele godzin pewnie rozmawiać. Dziękuję za zaproszenie. Jestem pod wrażeniem i zaskoczyłem mnie pani tym ostatnim pytaniem. Będę o tym myślał. Co w przyszłym ewentualnym podcaście byłbym gotów powiedzieć moim słuchaczom, naszym słuchaczom, bo do powiedzenia rzeczywiście jest wiele. Bardzo dziękuję dzisiaj i mam nadzieję do usłyszenia niebawem. Dziękuję. Do usłyszenia. To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Dzień dobry, ja się nazywam Joanna Cieślak-Uspalska, a razem ze mną i z wami dzisiaj gość, profesor doktor habilitowany Stanisław Frejterski. Dzień dobry.